Dzień dobry, witam serdecznie, ponieważ zauważyłam, że w grupie jest kilka osób, które przygotowuje materiały językowe, nauczycieli języka angielskiego, których serdecznie pozdrawiam. Chciałam Wam pokazać bardzo proste narzędzie darmowe, w których bardzo szybko stworzycie takie fajne filmiki językowe, które mogą Wam się przydać zarówno w ramach kursu, ale też w mediach społecznościowych. Takie filmiki można przygotować w różnych formatach i zupełnie za darmo, nie robiąc filmów, nie nagrywając filmów, możecie stworzyć filmik językowy, który wygląda w miarę profesjonalnie. Już zapraszam do tego narzędzia i pokazuję, jak ja tworzę moje filmiki językowe z języka francuskiego krok po kroku. Zapraszam! Chciałam Wam pokazać proste narzędzie, które już pokazywałam w kursie. Niemniej właśnie zauważyłam, że jest w grupie kilka osób, które tworzą materiały do nauki języków obcych i tutaj narzędzie, które jest bardzo fajne do tworzenia prostych filmików, bardzo szybko, w momencie kiedy mamy treść lekcji, narzędzie Lumen 5 i ono właśnie wydaje mi się, że najfajniej stosuje się do tworzenia materiałów językowych, jakkolwiek można dorobić taki bardziej klip do tekstu na blogu również. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o materiały językowe, tu jest fajne to, że mamy dostępny bank filmów, który jakby potrafi zobrazować, zilustrować to słownictwo, które chcemy pokazać w danej lekcji, więc ja tutaj pokażę od podstaw, jak to się robi, ale właśnie tutaj gotowy taki filmik, jeżeli chodzi o urodziny, więc po prostu ten filmik składa się z kolejnych fragmentów filmików, gdzie dorzuciłam właśnie tekst i później jeszcze dorzucę głos i tutaj mogę sobie zrobić preview, czyli podgląd, więc właśnie na przykład lekcja francuskiego, urodziny i tutaj po prostu będę, mając taki podkład już obrazowy, będę mogła dograć głos, który dogrywam, można dograć w tym programie, a ja czasami dogrywam po prostu z moim mężem, który jest Francuzem, bo on czyta tekst po francusku, nagrywamy na dyktafonie, w telefonie, on czyta po francusku, ja po polsku i w ten sposób jakby już ten obrazek, filmik jest bardziej dynamiczny i możemy po prostu ćwiczyć pewne słówka. Więc właśnie w takiej lekcji wykorzystujemy fragmenty filmików, które są dostępne w ramach banku zdjęć. Może pokażę od początku, na przykład, czyli w momencie, kiedy wchodzę do mojego kokpitu. Tutaj jest na niebiesko opcja plus nowe wideo. I tutaj to, co jest fajne, mogę tworzyć nie tylko filmy na potrzeby YouTube'a, ale takie króciutkie filmiki na przykład pod Instagrama w formacie pionowym, pod Instagram TV, czy w formacie kwadratowym i później to po prostu przerzucić sobie na telefon i wgrać na Instagrama, czy pod potrzeby mediów społecznościowych. I tutaj możemy użyć albo już gotowy tekst z bloga, po prostu tutaj klikamy, wystarczy, że wrzucimy adres URL, link do bloga i jakby ten tekst zostaje pobrany jako tekst, który pojawia się na slajdach, albo używamy skrypt, czyli na przykład tutaj o wrzucę, tworzę taką lekcję o, na temat słownictwa francuska łazienka i w tym momencie klikam na go, czyli po prostu i przechodzę na kolejny etap, więc mogę sobie wybrać format, czy chcę wideo na Facebooka, czy chcę na Instagrama i są różne formaty na IGTV, na Stories jako post kwadratowy, czy właśnie takie poziomy, żeby później wykorzystać w różnych mediach. Może być też pod Twittera, pod Snapchat, no i pod YouTube'a Landscape i również jest LinkedIn i nawet Pinterest, może być pod Pinterest. I tutaj są po prostu takie standardowe rozwiązania, czyli YouTube 16:9, Square kwadratowy 1:1 albo właśnie pionowe 9:16, czyli odwrócone ten od YouTube'a, więc powiedzmy, że wybieram YouTube, ponieważ chcę stworzyć film na YouTube'a i tutaj mamy różne schematy rozmieszczenia napisów. To jest po prostu już gotowe. To, co jest fajne, że to jest gotowe narzędzie, tutaj nie musimy niczego ustawiać, mamy gotowe różne szablony, więc w tym roku był odnowiony zestaw szablonów. Ja jeszcze zaczęłam tworzyć te filmy chyba kilka lat wstecz, więc ja na przykład używam tego szablonu, ale tych rozwiązań graficznych jest bardzo dużo i w tym momencie ładuje mi się ten mój materiał tekstowy, o, tekst tutaj i właśnie jest długi wstęp, ale po to, żeby pokazać Wam, jak to edytuję. I tutaj mam możliwość właśnie record your own voice over, czyli nagraj Twój własny, dograj swój własny głos, więc można tutaj dograć w tym narzędziu w ten sposób. To narzędzie jeszcze ma swoje formułki płatne, gdzie można zrobić sobie po prostu film w lepszej jakości. Więc ja chciałam zrobić filmik na temat słownictwa związanego z łazienką. Aha, i co zdanie, po prostu to jest nowy slajd. Więc co ja chciałam? Na przykład prysznic. O, oczywiście tutaj nie dobrą akurat dobrego słówka, więc jak ja to w ogóle robię? Więc ja bym chciała, żeby jedna linia była słowa po polsku, a druga linia słowo po francusku, więc indusz, a uciekło mi e. Prysznic i
teraz prysznic. I teraz pojawia się problem, jak się mówi, jak się nazywa prysznic po angielsku. Teraz przechodzimy do biblioteki mediów i szukamy właśnie odpowiedniego filmiku. Ja mam mały problem. Nie wiem, jak nazywa się prysznic po angielsku, więc sobie wchodzę w opcję Google Translate. Dobra, to są już kulisy. O, przełączam się między, nie wiem, między polski, z polskiego na angielski, prysznic. Shower, no tak, to jest shower, no właśnie, nawet wiedziałam, a zapomniałam. Więc szukamy tego showera, więc tutaj wpisuję jako słowo kluczowe shower. Ponieważ cała biblioteka jest oznaczona w języku, tylko w języku angielskim. I tutaj sobie patrzę, co ja mogę sobie do tego jako ten shower, żeby pokazać. Słówko, które by obrazowało właśnie prysznic, no może nie takie roznegliżowane, no bo to jest film edukacyjny, żeby mi YouTube tego nie zablokował, więc o na przykład, czy coś takiego, czy... Więc tutaj można i zdjęcia, i filmiki. Mi się wydaje, że lepiej wrzucać filmiki, dlatego, że po prostu ten filmik docelowo będzie bardziej dynamiczny. I tutaj mogę sobie zrobić preview. O, preview. I teraz co jeszcze mogę zrobić? Ponieważ i ten cieknący prysznic, i ten napis znalazły się w tej samej części kadru, to może będę chciała go przerzucić na przykład. I tutaj mam takie różne kwadraty. Ta cała klatka jest podzielona na 9 kwadratów, więc na przykład mogę chcieć przerzucić tutaj, o, czy na przykład chcieć przerzucić tutaj. Dodatkowo mogę, nie, chyba lepiej było jednak tutaj. Dodatkowo mogę zmieniać wielkość tekstu, czyli wchodzę w tekst i na przykład, o, zmieniam na czcionkę medium. Teraz gdybym chciała na przykład zmienić kolor, na przykład chciałabym zmienić kolor, to też mogę, zaznaczam. Op, i zmieniam kolor na jakiś, na żółty tutaj. Ja zwyczajowo w tym szablonie akurat mam na żółty, więc zmieniam kolor na żółty, żeby po prostu pokazywało się na przykład słówko w języku francuskim było bardziej widoczne i tylko to właśnie nie, po polsku było takim tłem, więc ale jednak no, mogę wrzucić, zwiększyć może wielkość tej czcionki, o, żeby jednak był napis czytelny. I tutaj mogę jeszcze zwiększyć na przykład czas trwania slajdu, bo na przykład powiem in dusz, prysznic, więc no zostawię sobie 4 sekundy na przykład. O. Kolejne słówko, które chciałam pokazać, to jest in baignoire, czyli wanna. I znowu Google Translate, więc wanna. Wanna nazywa się bath. No, w sumie wiedziałam, ale nie wiedziałam. I szukamy wanny. Wanna, więc to jest pani, która się myje w wannie, więc to chyba będzie taki fajne zdjęcie. Więc o, wrzucam tą panią. W momencie, więc tekst należy edytować w momencie, kiedy już wrzucimy film, dlatego, że on się dopasowuje. Więc in baignoire, więc tutaj dorzucę jednak, zwiększę wielkość tego tekstu, na przykład o, na trójkę. Tekst 3, wanna in baignoire. I no może akurat nie chcę zmienić tutaj, nie chcę tego koloru, więc ja bym wolała wrócić do... Nie chcę highlight. Właśnie, wróciłam do takiego właśnie biało-czarnego. Kolejne słówko, toaleta. I teraz jak się nazywa, jak to się toaleta? Toaleta po angielsku. Muszę mieć słowo angielskie, toilet. Toilet, jako słowo kluczowe, według której są uporządkowane filmiki, więc wrzucam sobie toilet. Toilet, no, the toilet. Boże, nie, tutaj człowiek na nocniku ręką odkorkowuje, może coś takiego bardziej sympatycznego. No tu jest toaleta, the toaleta, a może coś takiego. No rzeczywiście taki jakoś niesympatyczny mi przyszedł do głowy filmik. O, to jest bardzo proste, toaleta. To jest filmik, bo widzę z czałeczką. Zresztą teraz to narzędzie jest tak skonfigurowane, że pokazuje najpierw filmiki, no bo filmiki są bardziej właśnie i mam tutaj i zwiększę i on od razu automatycznie dopasowuje do elementów, gdzie ten tekst się pojawi. Ja uważam, że napis po polsku jednak nie jest czytelny, więc zwiększę, taki przyjąłem standard, zwiększam sobie tą trójką, ten medium, wybieram napis. Teraz une serviette, ręcznik. To mogę sobie zrobić na dwa slajdy, bo właśnie, teraz pokażę, jak tutaj zrobić dwa slajdy, więc mogę skopiować tą scenę. O, czyli mi się tutaj właśnie pojawił drugi slajd. Albo mogę zrobić jeszcze jedną rzecz w ramach tej samej sceny, tego samego kadru, dodać add sub scene, czyli dodać pod scenę, czy to będzie jakby ten sam tekst, pokażę. Add sub scene. I teraz kolejne urwanie głowy, jak... się nazywa ręcznik po
angielsku, bo po francusku no nie ma tutaj, ten bank będzie skonfigurowany po angielsku, więc o, ręcznik. Google Translate, mój najlepszy przyjaciel. Towel. A, wiedziałam, ale nie wiedziałam znowu właśnie, jaka fajna powtórka z języka angielskiego. Pozdrawiam wszystkich anglistów, których mamy w grupie. Towel. Dobra, więc teraz towel. Jakieś tutaj zdjęcie mogę, co tutaj takiego fajnego, co by bardzo obrazowało mi ten towel, ten ręcznik. Nie no, mi chodzi o ręcznik w toalecie, bo to jest słownictwo łazienka. Pani jest roznegliżowana, ale myślę, że YouTube to zaakceptuje. Więc dobra, powiedzmy, że teraz jeszcze z takich moich tutaj odkryć odnośnie tego filmiku, więc co ja robię? Generalnie tutaj lepiej nie przekraczać 10 slajdów. Ja czasami mam dłuższe filmiki językowe, czy ta moja seria słówek związana z łazienką, ona mi się skończy właśnie, ona mi się tutaj nie kończy. Ja w ten sposób robię sobie 2-3 filmiki. Oczywiście tutaj jeszcze nie, może Wam pokażę tą ładniejszą część, jak to wygląda na podglądzie. Preview. O, tutaj pani się myje, tutaj mówię, że to jest wanna na przykład, żeby po prostu osoba oglądająca od razu widziała, że to jest właśnie to słówko, toaleta. Właśnie w ten sposób mogę taki ładny, dość wizualnie filmik przygotować, ale czasami ta lekcja słownictwa jest dłuższa niż te 10 slajdów, więc lepiej można dodać kolejne slajdy, ale często występują wtedy bug w systemie, nie wiem, jak to się właśnie mówi, często po prostu to się zrywa, to się coś zaczyna w tym programie szwankować, więc ja robię sobie serię 10 slajdów, czyli tę lekcję dzielę sobie na serię 10 slajdów i po prostu sobie nagrywam te filmiki, a później w innym programie Filmora Wondershare ja je po prostu sklejam i to całość montuję. Niemniej można w zasadzie w tym programie takie krótkie filmiki z porcją słówek zrobić po prostu. W bardzo prosty sposób, więc jesteśmy, pokażę tą ładną część. Możemy sobie dodać muzykę. Tutaj mamy bank zdjęć z muzyką. Zaletą jest to, że można taką muzyczkę dodać w tle i ona stanowi fajne tło muzyczne. Natomiast w momencie, kiedy wrzuci ten filmik na YouTube'a, YouTube Wam napisze, że nie możecie monetyzować tego filmu, bo używacie, bo tutaj są prawa autorskie, bo muzyczka, bo ten. Więc to jest właśnie wybór, że tak powiem, indywidualny. Więc może się okazać, że po prostu YouTube, że dodanie muzyczki sprawi, że YouTube Wam zablokuje możliwość monetyzowania danego filmu na kanale. No a w sumie szkoda, jeżeli on by się rozszedł dość fajnie. No i teraz co ja robię? W tym momencie mogę sobie po prostu klikam na publish, jak już mam gotowy filmik. Ustalę sobie długość trwania każdej sekwencji. Na przykład o, tutaj zrobię sobie, że będzie na 5 sekund. W tym momencie ja sobie po prostu klikam na publish i publikuję ten filmik. I już po prostu w tym momencie puszczam sobie na komputerze i dogrywam głos i później miksuję to razem w narzędziu, które ostatnio obecnie stosuję, czyli Filmora Wondershare. Natomiast od biedy można, wykorzystując to narzędzie, cały taki filmik przygotować, bo tutaj włączamy opcję właśnie Record Your Own VoiceOver, czyli dograj swój własny głos i tutaj po prostu dyktujemy. Ja akurat tej opcji nie korzystam, więc nie wiem, na ile ona jest wiarygodna, na ile ona jest fajna. Natomiast właśnie w momencie, kiedy wybrałam sobie slajdy, wybrałam sobie odpowiednie wideo, sekwencje wideo, ja po prostu sobie robię publish i w tym momencie dogrywam głos niezależnie, ale to, co jest fajne, ja ten filmik cały czas mam on jest zapisany, ja pokażę Wam właśnie tutaj, mam cały czas to na moim koncie, my video i ja korzystam tutaj z opcji darmowej tego narzędzia i w pewnym momencie rzeczywiście on mi zablokował, bo za dużo tych filmików robiłam i on już nie chciał mi dawać z banku zdjęć darmowych filmików, więc ja sobie założyłam kolejne konto i kolejne i po prostu czasami się przerzucam między kontami. Czasami ten program ma jakieś małe zacięcia, ale naprawdę, jak to mówią, darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy. Można bardzo fajne rzeczy zrobić, więc na przykład od tutaj te wszystkie moje filmiki językowe. Generalnie każdą taką lekcję rozkładam na 2 filmiki, więc o, na przykład lekcja francuskiego urodziny, tutaj miałam 2 filmiki, słownictwo związane z urodzinami. I tutaj te filmiki mogę w każdym momencie do nich wrócić, edytować. Jeżeli stwierdzę, że na przykład długość, którą przewidziałam na dany slajd, jest za krótka,
że się nie wyrabiam z wypowiedzeniem całego tekstu, ja po prostu wracam do edycji filmu, zwiększam długość slajdu, czas trwania slajdu, mogę zmienić napisy. Czasami po prostu pewne błędy widzi się w momencie, kiedy film jest opublikowany. On tutaj zawsze jest, można wrócić, klikamy na edit i poprawiamy i mamy gotowy filmik, więc tutaj nic nie ginie. Jeszcze mam stare filmiki właśnie o różne lekcje języka francuskiego ze słówkami. Taką lekcję się bardzo szybko tworzy i można po prostu w różne miejsca puścić, w różnych mediach społecznościowych, więc to jest fajne rozwiązanie dla osób, które nie nagrywają wideo, które nie mają banku zdjęć, banku filmów, a chcą stworzyć jakiś taki dynamiczny filmik, gdzie rzeczywiście widz widzi, co się pojawia na ekranie, że tu się pojawia jakiś ręcznik, jakaś toaleta, jakaś umywalka i po prostu te słówka od razu sobie wizualizuje, więc to narzędzie naprawdę ułatwia i można bardzo szybko taki filmik skonfigurować, tylko dograć głos i wygląda naprawdę w miarę profesjonalnie, a jeszcze jest oczywiście możliwość wykupienia sobie dla kogoś, kto by dużo takich filmów językowych robił, wykupienia sobie opcji abonamentu, tak żeby po prostu je uzyskiwać w lepszej rozdzielczości. I teraz jak coś takiego docelowo wygląda na kanale na YouTubie, tutaj Wam puszczę na przykład ten urodziny. Lekcja francuskiego urodziny. L'anniversaire. Bon anniversaire. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Dzisiaj są moje urodziny. J'ai 6 ans. Mam 6 lat. Quel âge as-tu? J'ai 5 ans. Ile masz lat? Mam 5 lat. Un cadeau. Prezent. No i właśnie w ten sposób można stworzyć za darmo prosty filmik, którym po prostu będziemy pokazywać jakąś porcję słownictwa i umieścić go na YouTubie, a kto wie, czy z czasem to się nie wypozycjonuje, czy chociażby właśnie to może być taka fajna zajawka materiałów dla naszych uczniów, czy osób, które się uczą u nas języka obcego po to, żeby po prostu pokazać naszą metodę, czy żeby po prostu wprowadzić w temat języka, żeby dalej później chciały z nami pogłębiać wiedzę nie tylko jeżeli chodzi o słówka, ale także jeżeli chodzi o gramatykę czy inne aspekty nauki języka. A ja pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.